Dzień dobry, starszy sierżant Pawłyko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Wczoraj w nocy na drodze wojewódzkiej nr 515, niedaleko miejscowości Litewki, doszło do wypadku drogowego. Kierujący osobowym Volkswagenem, jadąc w kierunku Dzierżgonia, na łuku drogi, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewe pobocze, a następnie wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 35-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu sztumskiego. Kierujący podróżował sam. Na miejscu zdarzenia pracował prokurator oraz policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Technik kryminalistyki wykonał dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczył ślady. Obecnie śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.